Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Informacje Dnia. W Sejmie kolejny dzień protestują opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wczoraj minister Elżbieta Rafalska oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska spotkały się z przedstawicielami części środowiska osób niepełnosprawnych. Do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog nie przybyli jednak protestujący w Sejmie. Blisko trzygodzinne spotkanie nie zakończyło się kompromisem, ponieważ w rozmowach zabrakło protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Trzeba merytorycznie, spokojnie dyskutować z rządzącymi, ponieważ rządzący, ja ufam, nikt ze mną nam dowie krzywdę. Protestujący w Sejmie nie pojawili się w Centrum Partnerstwa Społecznego, ponieważ obawiali się, że nie zostaną ponownie wpuszczeni do Sejmu, mimo że przed spotkaniem minister Rafalska zapewniała, że powrót będzie możliwy. Ci, którzy pojawili się w Centrum Dialogu, uznali, że dalsze rozmowy bez strajkujących nie mają sensu. Padły obietnice wsparcia środowiska. Jest deklaracja dodatkowych środków na osoby niepełnosprawne. Opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie domagają się między innymi miesięcznie 500 zł dodatku na rękę, a także zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS-owską. Drugi postulat rząd już spełnił. Tak naprawdę żaden rząd przez 20 lat nic nie zrobił dla tych osób niepełnosprawnych i po prostu czas najwyższy. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych wykorzystuje opozycja. Posłowie PO złożyli wniosek o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. Kolejny dzień protestu osób, które słusznie upominają się o należne im pieniądze i całkowite milczenie pani premier Szydło. To jest powód aby taki wniosek złożyć. Przy okazji protestu osób niepełnosprawnych medialnie mocno uaktywniła się poseł Nowoczesnej Joanna Szoring-Wielgus, często widoczna na czarnych marszach. Poseł jest zdecydowanym przeciwnikiem rozszerzania ochrony życia dla dzieci poczętych, u których podejrzewa się chorobę lub wadę rozwojową. Łączenie aborcji z protestem niepełnosprawnym jest bardzo dużym nadużyciem i nieporozumieniem. W protestach, które były pod sztandarem czarne marsze, czarne protesty, które były, to były protesty, które mówiły o wyborze. A nie aborcji, o wyborze. Tyle, że wybór ten ma prowadzić właśnie do legalnej tak zwanej aborcji, czyli zabicia dziecka poczętego. Można mieć wrażenie, że nie chodzi tutaj o dyskusję w sprawach osób niepełnosprawnych, ale o taką akcję polityczną. Ten fakt, o którym też pani mówi, mianowicie, że część posłów opozycji jakby pilotuje ten protest, może o tym świadczyć. Sejmowy protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych trwa 14 dzień. Dziś Polska obejmuje rotacyjne przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dwa główne tematy, jakie podejmie, to przestrzeganie prawa międzynarodowego, a także ochronę cywilów w konfliktach zbrojnych. Posiedzeniu będzie przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 roku. Dziś rozpoczął się okres rotacyjnego przewodnictwa Polski w Radzie. Dzięki temu nasz kraj będzie uczestniczył w rozmowach i zabierał głos przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących bezpieczeństwa na świecie. Wniesiemy tam nasze wartości, nasze wielowiekowe doświadczenia w dążeniu do wolności, pokoju i współpracy między narodami. Problemów, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć podczas tej dwuletniej kadencji, jest wiele. To m.in. relacje z Rosją, konflikt na Ukrainie i w Syrii. Polska oprócz przewodniczenia w Radzie będzie także tworzyć agendę spotkań. Wtedy będzie mogła składać swoje propozycje tematów. Jeżeli Polska będzie sprawowała przewodnictwo, to nasz ambasador będzie tam właśnie konsultował wszystkie sprawy, gdyż włączenie już do agendy posiedzenia odbywa się z istotną rolą przewodniczącego. Polskie przewodnictwo przypada w gorącym okresie. Na 12 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział podjęcie decyzji dotyczących porozumienia nuklearnego z Iranem, a na 15 maja ewentualne przeniesienie ambasady amerykańskiej w Izraelu do Jerozolimy. To pierwsze takie zarzuty w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura w Warszawie zarzuca dwóm mężczyznom popełnienie zbrodni VAT-owskiej. Mieli oni narazić Skarb Państwa na stratę 83 milionów złotych. Grozi im teraz do 25 lat pozbawienia wolności.
To było klasyczne przestępstwo białych kołnierzyków. Poprzez fałszywe faktury mężczyźni wyłudzili znaczne sumy pieniędzy, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty, które mają związek z wystawieniem 143 nierzetelnych faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla ustalenia wysokości podatku od towarów i usług. Dwaj prezesi spółek mieli wystawić fałszywe faktury na kwotę blisko 450 milionów złotych. Proceder trwał przez 10 miesięcy. Podejrzani uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu i to dobrego dochodu. Wyłudzili 83 miliony złotych. Śledczy zabezpieczyli część majątku. Łączna kwota dokonanych zabezpieczeń sięga w tej chwili blisko 37 milionów złotych. W ramach zabezpieczonych środków pieniężnych były pieniądze w złotych polskich, dolarach amerykańskich, a także euro. Prokuratura stawia po raz pierwszy zarzut zbrodni VAT-owskiej. Pozwoliła na to nowelizacja kodeksu karnego. Wyłudzenie z budżetu państwa znacznych sum pieniędzy nie jest już przestępstwem karno-skarbowym, a zbrodnią, za którą grozi do 25 lat więzienia. Zmienia się nastawienie rządzących do przestępczości gospodarczej, mówi prawnik dr Sławomir Koroluk. Źródłem przestępczości VAT-owskiej nie są tak naprawdę zwykli przedsiębiorcy, którzy wpadają na niemoralne pomysły. Przestępczość VAT-owska jest tak naprawdę tworzona w decyzjach polityków, bo nie da się bez osłony politycznej oszukiwać państwa na tak ogromne sumy podatku VAT. Od 2015 roku z uszczelnienia VAT-u udało się odzyskać blisko 40 miliardów złotych. Zaostrzone regulacje prawne wprost przekładają się na wpływ do budżetu, zauważa ekonomista Konrad Gadomski. W następnych latach państwo polskie moim zdaniem będzie się skupiało na tych wyłudzających coraz mniej, dlatego że te największe podmioty przestały już istnieć. Dlatego myślę, że to będą kwoty relatywnie mniejsze, natomiast to wciąż są bardzo, bardzo potężne sumy pieniędzy, to są setki milionów złotych. Przez lata państwo polskie było bezsilne wobec przestępców wyłudzających VAT poprzez tak zwane karuzele VAT-owskie. Jak to było możliwe? Dlaczego Ministerstwo Finansów nie reagowało na spadające wpływy z podatku od towarów i usług? Wyjaśnić ma to Sejmowa Komisja Śledcza. Rosja próbuje odzyskać wpływy w Afryce Środkowej i Wschodniej. Kreml wysłał tam instruktorów wojskowych, doradców i najemników z prywatnych firm. W artykule Kremlowski wyścig o Afrykę portal Radio Swoboda podaje, że Rosja w sposób oficjalny i nieoficjalny ugruntowuje swoją militarną obecność w Republice Środkowoafrykańskiej. W grudniu oba kraje zawarły militarne porozumienie, które przewiduje dostarczenie rządowi w Bangi rakiet, karabinów maszynowych, karabinów automatycznych i pistoletów oraz przeszkolenie 1300 wojskowych. O obecności rosyjskich wojskowych i najemników na afrykańskim kontynencie informowały też m.in. francuskie media, rosyjska redakcja BBC, rosyjski portal Znak. Jeśli chodzi o obecność rosyjskich wojskowych w Afryce, to mowa tu nie tylko o Republice Środkowoafrykańskiej, ale też o Sudanie i Libii, zwracają uwagę analitycy. Profesor Julian Winnicki wskazuje, że rosyjska ekspansja w tej części świata to nic nowego. Rosja jako państwo cywilizacji turańskiej, według Huntingtona cywilizacji rosyjsko-prawosławnej, funkcjonuje tylko wtedy, gdy rozszerza władzę imperialną. W tym momencie ta władza imperialna sięga terenów Afryki. Gdy idzie o Republikę Środkowoafrykańską, jest to obszar, na którym wcześniej działania rosyjskie w wersji sowieckiej były już prowadzone, ponieważ Republika Środkowej Afryki jest takim zwornikiem bardzo ważnego geopolitycznego elementu Afryki, granicząc z Czadem, jednym i drugim Kongo, granicząc z Kamerunem, granicząc z Sudanem Islamskim i Sudanem chrześcijańsko-animistycznym, jest doskonałym miejscem dla prowadzenia polityki imperialnej w tej części Afryki. Media Republiki Środkowoafrykańskiej i Francji informują, że tak zwani rosyjscy instruktorzy stacjonują w pobliżu złóż złota, diamentów i uranu. Jak widać, działania Rosji w Afryce mają charakter nie tylko geopolityczny, ale też ekonomiczny. Iran kłamał w sprawie swojego programu jądrowego. Poszerzał wiedzę o broni jądrowej dla wykorzystania jej w przyszłości, oświadczył premier Izraela Benjamin Netanyahu. Dodał, że dowodem na to jest pół tony tajnych dokumentów pozyskanych przez jego wywiad.
Donald Trump nie poinformował jeszcze, jaka będzie w tej sytuacji jego decyzja w kwestii porozumienia z Teheranem. W czasie telewizyjnego wystąpienia premier Izraela Benjamin Netanyahu wiele razy podkreślił, że w kwestii prób uzyskania broni jądrowej Iran kłamał. Po pierwsze, Iran kłamał w sprawie programu broni jądrowej. Dowodzi tego 100 tysięcy tajnych plików. Po drugie, nawet po zawarciu porozumienia, Iran nadal zachowywał się i poszerzał swoją wiedzę o broni jądrowej do przyszłego wykorzystania. Po co reżim terrorystyczny mógł ukryć i skrupulatnie skatalogować tajne pliki nuklearne, jeśli nie używać ich w późniejszym terminie? Pozyskane dokumenty liczą ponad 50 tysięcy stron. Inne zdobyte pliki znajdują się na 183 płytach CD. Przywódca izraelskiego rządu dodał, że jest to dowód na to, że Iran nigdy nie zaprzestał prowadzenia badań nad bronią jądrową. Władze tego kraju przeniosły dokumenty do tajnej lokalizacji w Teheranie i ukryły je. Jak dodał, zasięg rakiet balistycznych wciąż jest tam powiększany i mogą one obecnie dotrzeć aż do Tel Awiwu i Moskwy. Amerykański prezydent Donald Trump nie zdecydował jednak jeszcze, jaka będzie jego decyzja w kwestii porozumienia z Teheranem z 2015 roku. Jest to okropna umowa dla Stanów Zjednoczonych. Daliśmy Iranowi 150 miliardów dolarów i 1,8 miliarda w gotówce. Nie otrzymaliśmy w zamian nic. Nie oznacza to, że nie będę negocjował nowej umowy. Zobaczymy, co się stanie. Amerykański przywódca zaznaczył jednak wyraźnie, że zachowanie Iranu jest nie do zaakceptowania. Wcześniej mówił też o tym, że jeśli w porozumieniu nuklearnym z 2015 roku nie zostaną wprowadzone zmiany, Stany Zjednoczone wycofają się z układu. Mam nadzieję, że pan Trump i jego koledzy i jego rząd opamiętają się i nie wywołają bólu głowy, a także nie będą stwarzali problemów ani dla siebie, ani dla innych. Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między 6 mocarstwami – Niemcami, Chinami, USA, Francją, Wielką Brytanią, Rosją a Iranem – jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie nałożonych na niego sankcji. I to wszystkie wiadomości na teraz. Życzę Państwu pięknego pierwszego dnia maja i zapraszam na kolejne informacje dnia o godzinie 10. Do zobaczenia.